Tegoroczne powiatowe obchody Dnia Strażaka zbiegły się z 25-leciem Państwowej Straży Pożarnej. Zawodowcy oraz ochotnicy z powiatu ropczycko-sędziszowskiego swoje święto obchodzili w poniedziałek 15 maja w Ropczycach. Po mszy świętej odprawionej w ropczyckiej farze w intencji strażaków, poczty sztandarowe, druhowie z poszczególnych jednostek, przedstawiciele duchowieństwa, zaprzyjaźnionych służb i instytucji, oficjele, samorządowcy w asyście Ropczyckiej Orkiestry Dętej przemaszerowali na plac manewrowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Tam rozpoczęła się zasadnicza część uroczystości. Wciągnięto na maszt flagę narodową i odegrano hymn państwowy. Na początku oprócz powitania wszystkich zebranych, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, starszy brygadier Jacek Róg, przypomniał, że uroczystość zbiegła się z jubileuszem 25-lecia powołania Państwowej Straży Pożarnej. Jest to doskonała okazja do podziękowania za ofiarną służbę, za ratowanie życia, zdrowia, imienia ludzkiego, gotowość niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują bez względu na własne bezpieczeństwo. Zanim goście wygłosili swoje przemowy, przy tej okazji tradycyjnie wręczono odznaczenia oraz awanse na wyższe stopnie służbowe. Dzisiaj Straż Pożarna to służba mająca profesjonalny sprzęt i wykwalifikowanych ratowników. Służba, która ma bardzo wysokie zaufanie społeczne i od której oczekuje się realizacji coraz bardziej skomplikowanych zagadnień, powiedział komendant PSP w Ropczycach Jacek Róg. Moi drodzy, tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia, i pewnie z tą maksymą wszyscy tu obecni się zgadzamy. I ten czas poświęcamy najbliższym, rodzinie. Jednak poświęcić się dla potrzebującego, nieznanego człowieka to cnota, którą trzeba w sobie pielęgnować i rozwijać. Każda służba cechuje się takimi wartościami jak poświęcenie, wytrwałość, zrozumienie, pokora. Tak również można scharakteryzować służbę pożarniczą, strażaków pełniących służbę. Panie i panowie, akcji, jak i w życiu. Szybko weryfikowane są nasze umiejętności oraz cechy charakteru. Tylko ludzie sprawdzeni w boju, w obliczu zagrożenia są godni zaufania. Dziś dziękuję wam, strażacy zawodowi i ochotnicy, za waszą pełni poświęcenia służbę, za wasze zarwane noce, za pracę w deszczu, po kolana w błocie, za brudne twarze po akcjach gaśniczych, i za tę ciszę po akcjach tak trudnych, gdy ginie człowiek. Dziękuję. Senator Zdzisław Pupa zauważył, że dzisiaj Straż Pożarna nie zajmuje się tylko gaszeniem pożarów. To przede wszystkim pomoc drugiemu człowiekowi. I dzisiaj we współpracy z różnego rodzaju służbami, w tym policji, pogotowiem ratunkowym, innymi służbami, staracie się tą pomoc drugiemu człowiekowi nieść. Staracie się wspierać trudną sytuację, w której znalazł się bliźni. Dlatego szanowni strażacy, szanowni druhny i druhowie, w dniu dzisiaj waszego święta chcę wam podziękować za wasze zaangażowanie, za waszą pracę, za to, że nie szczędzicie swojego trudu, czasu, ofiarności, przede wszystkim ofiarności, że nie szczędzicie i staracie się być tam, gdzie wzywa potrzeba, gdzie wzywa pomoc drugiemu człowiekowi. Nie na darmo macie hasło Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. Myślę, że to hasło jest takim przewodnim motywem, które przyświeca waszej działalności. Podkarpacki komendant wojewódzki PSP, starszy brygadier Andrzej Babiec, drugi rok z rzędu uczestniczył w powiatowych obchodach Święta Strażaka w Ropczycach. Podczas swojego wystąpienia przypomniał o przyjętym w 2016 roku programie modernizacji służb mundurowych na lata 2017-2020. W skali kraju przewidziano 9,5 miliarda złotych, z czego do Państwowej Straży Pożarnej trafi 1,7 miliarda. To są inwestycje budowlane. Tu na Podkarpaciu budować będziemy w przyszłym roku JRG-3 w Rzeszowie. Planowana rozbudowa jednostki komendy w Jarosławiu oraz Lubaczowie. To są planowane zakupy samochodów pożarniczych, sprzętu techniki specjalnej, ale również bardzo potrzebna wymiana umundurowania strażackiego.
Miesiąc temu byłem w Warszawie, gdzie zaprezentowane zostało nowe umundurowanie strażackie. To, które trafi niebawem do Was, jako to podstawowe umundurowanie. Walory techniczne, walory użytkowe są bardzo dobre. Myślę, że strażacy będą zadowoleni i na pewno poprawi się jakość funkcjonowania i jakość udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. To w ramach właśnie tego programu modernizacji będziemy wymieniać sukcesywnie to umundurowanie, które obecnie posiadacie, które nie jest złe, natomiast no wiadomo, w warunkach letnich użytkowanie no, nie jest, tak powiem, komfortowe. To jest również to, co chyba jest najważniejsze dla każdego strażaka. To jest pieniądze na wzrost uposażeń. Już 2017 roku, 1 stycznia, każdy strażak średnio w Polsce otrzymał więcej 253 zł. Kolejna transza podwyżki będzie w 2019 roku, od 1 stycznia 2019 roku. Kolejna transza podwyżki o około 300 zł również na każdego strażaka. To są wymierne efekty dbania o straż pożarną. Z racji 25-lecia PSP podkarpacki komendant przypomniał również, jak dawniej wyglądała straż. To były zupełnie inne czasy. Inna straż pożarna, gdzie 80% wyjazdów to były pożary. W tej chwili zupełnie to się zmieniło. Nasza służba jest zupełnie inna. Inne są samochody, inne są obiekty, inne jest wyposażenie, umundurowanie, ale również inne są zadania. W tej chwili 30% to są pożary, 70% to są inne miejscowe zagrożenia. To są wypadki drogowe, to są zagrożenia chemiczno-ekologiczne, to jest ratownictwo medyczne, ratownictwo wodne, podwodne, wysokościowe. Pełen wachlarz różnych zdarzeń, do których jesteśmy zobowiązani wyjeżdżać. Dlatego ta służba musi być dobrze wyposażona, dobrze wyszkolona i umundurowana. W imieniu samorządowców z powiatu ropczycko-sędziszowskiego życzenia strażakom złożył starosta Witold Darłak. Wszystkim strażakom i zawodowym i ochotnikom przede wszystkim chciałem złożyć serdeczne gratulacje z okazji Święta Straży. 25 lat Państwowej Straży Pożarnej, dla niektórych to dużo, dla niektórych mało. Niektórzy już te 25 lat służą w tej właśnie formacji o tej nazwie. Chciałem pogratulować tych wszystkich odznaczeń, nominacji, awansów, a może zwłaszcza awansów, bo to również pewnie i z gratyfikacją finansową się kojarzy. Pogratulować również Waszego zaangażowania na rzecz niesienia pomocy mieszkańcom powiatu ropczycko-sędziszowskiego, tym 5 gmin, które skupione są w powiecie ropczycko-sędziszowskim, ale również i mieszkańcom, którzy tutaj są przyjazdem czy przejeżdżają. Mamy w naszym powiecie autostradę i tam również ta pomoc jest niesiona. Pogratulować i podziękować również za Waszą wytrwałość, za wielkie zaangażowanie, było tutaj podkreślane. Niektórzy są zawodowcami, ale również są i ochotnikami, strażakami, czyli właściwie ciągle tym swoim zaangażowaniem i postawą niosą pomoc mieszkańcom. I również chciałbym Wam życzyć, druhowie strażacy, ochotnicy i zawodowcy, wszystkiego dobrego, wszelkiej pomyślności, spełniania tych wszystkich swoich planów i zawodowych, i prywatnych, tych wszystkich zamierzeń, które sobie stawiacie, aby się spełniały i aby te wszystkie plany się udało zrealizować. Komendant powiatowy Policji w Ropczycach, nadkomisarz Wojciech Rak, wyraził nadzieję na dalszą dobrą współpracę ze strażakami. Gratuluję pięknego święta i pięknego jubileuszu. Z tej właśnie okazji w imieniu własnym wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach życzę przede wszystkim dobrego zdrowia, pomyślności, sukcesów zarówno tych osobistych, jak i zawodowych. Wszystkim odznaczonym, awansowanym i wyróżnionym serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów zawodowych. W
tym miejscu chciałbym szczególnie podziękować panu komendantowi powiatowemu Jackowi Rogowi za dobrą, wręcz wzorową współpracę pomiędzy naszymi instytucjami. Myślę, że ta współpraca nadal będzie się tak pomyślnie jak do tej pory układała. Strażacy to ludzie, którzy dla ratowania życia innych czasami zapominają o własnym.